Witam serdecznie, nazywam się Włodzimierz Netter. Znajdujemy się we wsi Wojciechowo, w gminie Siedlec, powiat Wolsztyn, województwo wielkopolskie. Tutaj w tym miejscu prowadzę ponad 200-hektarowe gospodarstwo, w którym uprawiam rośliny na pasze dla stada trzody chlewnej hodowanej w cyklu otwartym. Prowadzę to gospodarstwo już w trzecim pokoleniu, mając nadzieję, że i będzie czwarte. Posiadam tutaj gleby słabszych klas, dlatego w strukturze zasiewów preferuję głównie pszenżyto, jęczmień. Zdarza się też pszenica, jest też rzepak. Rzepak i kukurydza ziarnowa jako mokra jest sprzedawana, a reszta zbóż jest przechowywana i zużywana na paszę dla trzody chlewnej. Pasza jest produkowana we własnej mieszalni z dodatkiem siuty sojowej, premiksów, koncentratów i zadawana automatycznie świniom. Widoczna za mną bateria silosów nie powstała tak od razu. Wraz z rozwojem gospodarstwa była potrzeba przechowywania coraz większej ilości plonów. Pierwsze cztery silosy zostały wybudowane w 1997 roku. Kolejne były dostawiane wtedy, kiedy była potrzeba. Numer 1 oraz 6 i 7 zostały wybudowane w 2010 roku. I ostatni, silos numer 8, powstał niedawno, w 2018 roku. Są to silosy firmy BIN, jednego typu szeregu. BIN 100W podwyższane. Ich średnica to 5,35 m, wysokość 10,08 m, kubatura całkowita 184 m3, a ładowność dla pszenicy jest określana jako 133 tony na jeden silos. Także cała bateria ma ponad 1040 ton na dzień dzisiejszy. Na początku nie było tych załadunków, tak jak z tyłu widać, przenośnikiem kubełkowym. Początki były takie, że była dmuchawa pneumatyczna małej wydajności. Po iluś latach już kupiliśmy dmuchawę większą, napędzaną od ciągnika. Była to dmuchawa już dużej wydajności, no ale niestety trzeba było jeszcze włożyć dużo pracy ręcznej, żeby to zboże przesypać z tych przyczep do tych silosów. W 2017 roku zdecydowałem się połączyć wszystkie silosy przenośnikiem kubełkowym. Tak jak widzimy, jest on dosyć wysoki, ma ponad 18 metrów wysokości. Wydajność jego to jest 30 ton na godzinę. Do tego przenośnika kubełkowego oczywiście przylega też kosz przyjęciowy z pokrywą. U góry zboże rozprowadzane jest po górze silosów przenośnikami ślimakowymi na prawą, na lewą stronę. Oprócz tego dokonałem tak zwanego spięcia i wszystkie silosy pracują w obwodzie zamkniętym. To znaczy, wybieranie również przechodzi przez przenośnik kubełkowy, także mam możliwość przesypywania, mieszania w tych silosach, mam możliwość przerzucania na przykład z jedynki na piątkę. W każdym wybranym kierunku mogę te zboże przerzucić, przesypać, wymieszać, no zrobić z nim co po prostu chcę. Na dzień dzisiejszy silos numer 8 nie jest podłączony do systemu z tego względu, że powstał niedawno. W tym roku ze względu na suszę żniwa nam się bardzo przyspieszyły, no i po prostu nie zdążyliśmy. Na dzień dzisiejszy ten silos napełniany jest starym sposobem, bo wróciła do łask dmuchawa napędzana ciągnikiem i napełnimy go w tym roku w ten sposób, a w międzyczasie, gdzieś może w okresie jesieni, kiedy będzie mniej prac, podłączymy tą górę, podłączymy ten przenośnik ślimakowy, również ten dolny wybierak. W najbliższych takich planach mam założenie reszty wybieraków podpodłogowych, bo pierwsze silosy miały te wybieraki, ale one były raczej takie bardzo źle działające. Były to prototypy, być może gdzieś tam kiedyś i to nie spełniało swoich zadań. Na dzień dzisiejszy ten system wybierania już się sprawdza, dlatego w najbliższym czasie założę resztę tych wybieraków. Chciałbym jeszcze założyć czujniki temperatury do pozostałych silosów, gdyż wszystkie nie mają. Spiąć je w jeden system. Również system napowietrzania, tak jak widzimy na dzień dzisiejszy są dwie dmuchawy, które muszą być przemieszczane jakoś tam ręcznie. Chciałbym to spiąć wszystkie 8 silosów w jeden kanał wentylacyjny z jedną lub dwoma dmuchawami. Wyeliminuje to konieczność przerzucania tej dmuchawy, bo lekka praca to nie jest. W międzyczasie mieliśmy też kilka pomysłów na udoskonalenie tutaj tych wszystkich silosów. Tak jak Państwo widzicie, pomysł mojego taty, otwieranie wszystkich włazów z poziomu gruntu, żeby nie trzeba było chodzić po drabinach.
w najbliższym czasie, kiedy będą założone te wybieraki, mamy już pozakładane włazy dolne do silosów. Jeżeli wybierak będzie założony bezpośrednio pod włazem dolnym silosu, z którego miejsca będzie też startował, to wtedy eliminujemy całkowicie konieczność wchodzenia na wysokości do góry. Cała obsługa silosów odbywać się będzie z poziomu gruntu. Ewentualnie sprawy serwisowe, czyli smarowanie gdzieś tam łożysk, czegoś takiego, no to raz w roku będzie trzeba tam wejść i to najrzeć, zobaczyć, ewentualnie naprawić. A reszta takiej codziennej obsługi będzie bezpieczna i praktycznie robiona z jednego gniazda. Wszystkie obwody elektryczne są wykonane i doprowadzone do jednej szafy sterowniczej. Są tam diody sygnalizacyjne, są różnego rodzaju zabezpieczenia przeciążeniowe, jakieś zwarciowe, zaniku fazy. Wszystko jest tam ładnie opisane. Widać, jak to zboże gdzieś tam sobie krąży po tych przenośnikach. I jest to bardzo czytelne, bardzo jawne. Oczywiście nie eliminujemy obsługi człowieka, no ale chyba tego tak się do końca nie da.